Czekolada kontra guma do rzucia. Zobaczymy, kto wygra. Znam już odpowiedź na to pytanie. Zobacz, jaką mam fajną maszynę z czekoladowymi batonikami. Nie wiem, co wybrać. Jest z tego tak dużo. A ja mam automat do gumowych kulek. Jest taki ciężki. Wow, jak tu dużo gumy. Bardzo mi się podoba. Żeby wyciągnąć gumę, trzeba przekręcić uchwyt. Spróbuję. Fajnie, to działa. Ciekawe, jak smakuje zielona guma. Przypomina jabłko. Szkoda, że w środku nie ma płynnego nadzienia. Ale i tak jest dobre. Mary, zobacz, jak rozciąga się moja guma. To takie zabawne. Po prostu super. Dlaczego nie spróbujesz innego smaku? To świetny pomysł, ale nie mogę przekręcić pokrętła. Chyba się zacięło. Daj mi spróbować. Masz rację, nie działa. Musi być jakiś sposób. Wydaje mi się, że maszynę można rozebrać na części. Spróbujmy, mam nadzieję, że masz rację. Świetnie, udało się. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Mary? To dla ciebie. Częstuj się. A ja wybiorę smak dla siebie. A jeszcze lepiej, wezmę kilka naraz. Wow, to smakuje o wiele lepiej. Spróbuję wcisnąć do ust więcej gumy. Cieszę się, że ci smakuje. Dobrze, że nam się udało. Mam nadzieję, że moja maszyna również mi nie zawiedzie. Chyba muszę nacisnąć ten przycisk, żeby dostać batonika. Kurczę, nie działa. O, Twix! Masz sporo siły, dobra robota. Nie sądziłam, że to tak działa. Ekstra! Mam już dwa batoniki. Nie ma czasu na odpoczynek, jedziemy dalej. Coraz bardziej mi się to podoba. To bardzo ekscytujące. Jak tu wszystkiego dużo. Nieźle to wyszło. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć moje czekoladki. Teraz nadszedł czas, aby je zjeść. O mój Boże, jak apetycznie to wygląda. Czekolada po prostu rozpływa się w ustach. Jestem zadowolona. Spójrz, jak tu dużo karmelu. Dlatego właśnie kocham Marsa. A Twixa lubię za chrupiące ciasteczka. O tak. Możemy przejść do drugiej rundy. To jakiś rodzaj czekoladowego szaleństwa. Podoba mi się. Został tylko jeden batonik. Szkoda, że wszystko co dobre szybko się kończy. W maszynie już nic nie ma. No dalej działa i chcę więcej. Mary, jak się masz? Wszystko w porządku? Ta jej miłość do czekolady pewnego dnia ją wykończy. Dobrze, że ja umiem zatrzymać się w porę. Jak dużo gum. Aż trudno mi je policzyć. To coś niewiarygodnego. Spójrz, Kate, jaka piękna i delikatna czekoladowa konstrukcja. Boję się oddychać, żeby jej nie zburzyć. Ale trzeba tego spróbować, więc do dzieła. Masz rację. Wyszło super, nawet mi się podoba. Zniszczę to, co jeszcze zostało. I jeszcze troszkę. Gotowe, udało mi się. Nie było to wcale trudne. Bardzo ekscytujące. Teraz twoja kolej. Spójrz, mnie też się udało. Wspaniale. Myślę, że teraz możemy spróbować wszystkiego. Masz rację, nie traćmy ani chwili. Moja guma wygląda naprawdę fajnie. Uwielbiam różowy kolor. Takie miękkie i słodkie. Dokładnie takie, jak lubię. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję mojej czekolady. Też wygląda bardzo fajnie. Spójrz, jakie to delikatne. Tak łatwo się łamie. Bardzo mleczny smak. Mamy szczęście. Kate, wymyśliłam coś. Spodoba ci się mój plan? To genialne. Jestem z ciebie dumna. Zacznijmy jak najszybciej. Masz rację. Ja rzucam, a ty łapiesz. Dobra. Złapałam. A teraz się zamieniamy. Otwórz szeroko usta. Kurczę, nie mogę trafić. Co się dzieje? Siedź spokojnie, Mary. To nie jest mój dzień, mam pecha. To takie irytujące. Za chwilę skończy mi się cierpliwość. Spróbujmy innym razem. Najwidoczniej masz problemy ze wzrokiem. Nie trafiłaś ani razu. Dobrze, że czekolada nie poleciała na podłogę. Nutella, co za szczęście. Uwielbiam krem czekoladowy. A ja mam gumę w tubce. No, też nieźle. Myślę, że wygląda to bardzo nietypowo. Jak pasta do zębów, ale jestem pewna, że smakuje inaczej. Miałam rację.
To jest wspaniałe. Przykro mi, Mary, ale muszę pilnie coś przekąsić. Super, nie spodziewałam się takiej gumy. Chcę dokładkę. Muszę jeść jej więcej. Bardzo mi smakuje. Tubka jest już pusta, no nie wierzę. Co zamierzasz zrobić, Kate? Rozetnę ją. Jestem pewna, że w środku jest jeszcze guma, tylko nie mogę jej wycisnąć. Wiedziałam. Ale miałam świetny pomysł. To jest takie dobre, że nie potrafię wyrazić tego słowami. Czas, żebym ja spróbowała Nutelli. Ale jak ją otworzyć? Uf, udało się. Kurczę, kolejna przeszkoda. Dasz radę, Mary. Na szczęście okazało się, że miałaś rację. Spójrz na mój krem czekoladowy. Piękny, prawda? Tak, tylko nie machaj mi tym przed twarzą. Przepraszam, to z emocji. Bardzo się cieszę, że to dostałam. Nie mam wątpliwości, że jest pyszne. Widzę, że nic ci nie powstrzyma. Dobrze widzisz. Mary, jesteś cała w kremie czekoladowym. Oświeciło mnie. A gdyby tak połączyć nasze słodycze? Gumę i Nutellę. Możemy spróbować. Myślę, że wyjdzie coś niesamowitego. Trzymaj. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jak na razie mi się podoba. Fajnie, czyli nasz plan działa. Postaram się nadmuchać gumę. Może wyjdzie czekoladowa. Tak, musimy to sprawdzić. No i jak, Mary? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Musiałam przebić swojego balona. Okazało się, że to świetna zabawa. Bardzo mi się to podoba. Możemy kontynuować. Oczywiście. Ten kolor naprawdę do ciebie pasuje. Kinder niespodzianka? No nieźle. A co to jest? Jakieś długie gumy. Jak fajnie zwisają. Bardzo mi się podoba. Nie traćmy czasu. Jestem gotowa, by spróbować moje czekoladowe jajka. Mam nadzieję, że w środku jest jakiś prezent. Ojej, są dwie połówki. Od której by tu zacząć? Myślę, że wybiorę tę, w której jest łyżka. Super, w środku jest zabawka. Wiedziałam, że w tym jajku jest prezent. Trzeba złożyć te części. Nie sądzę, żeby to było trudne. Ale uroczy miś. Ma nawet koronę. Prawie zapomniałam o innych zabawkach. Czas na spotkanie z nimi. Świetnie, to też wygląda całkiem nieźle. Pokaż mi, Mary. To dla mnie? Dziękuję. O mój Boże, pierścionek pasuje idealnie. Czas sprawdzić, co znajduje się w pozostałych połówkach jajka. Czekoladowe kulki z kremem. Super. Jakie to delikatne i bardzo przyjemnie chrupie. Idealne połączenie, jestem oczarowana. To super deser. Na szczęście masz ich więcej. Tak, pamiętam, mam szczęście. Myślę, że zjem je tak po prostu. Nie trzeba nawet używać łyżki. Jestem w tym dobra. No to teraz ja spróbuję moich gum. Od której by tu zacząć? Wybieram te. Jaka słodka. Dokładnie taka, jaką lubię. A żeby smakowały jeszcze lepiej, wezmę ich więcej. To odpowiednia ilość. Jaki bogaty smak. Dokładnie to, czego chciałam. Wygląda na to, że jesteś zachwycona. Spójrz, Mary, czy wyglądam jako śmiernica? Tak, dokładnie tak samo. Niezła zabawa, chcę więcej. Uwielbiam moje gumy. Nawet teraz ta porcja wydaje mi się mała. Nie pomyślałabym, że tak dużo możesz zmieścić. Tyle właśnie potrzebuję do nadmuchania ogromnego balona. Przygotuj się, zaraz go zobaczysz. Wow, jest naprawdę duży. Może wystarczy. Kate, słyszysz mnie? Robi się tu ciasno. Co za eksplozja! Ostrzegałam cię. Jak się masz? Wszystko w porządku? Wydaje mi się, że mam najmniejszą porcję. Ale w przypadku papryczki to dobrze. Jest taka mała, a ja z jakiegoś powodu wciąż się boję. To straszne. Jakie to jest ostre! Dobrze, że woda była w pobliżu. Moje przeczucie mówi mi, że moja porcja będzie jeszcze większa.
Plusem jest to, że papryczka pasuje do mojego swetra. Znalazłam też sposób na zneutralizowanie jej ostrości. Potrzebuję miodu, dużo miodu. Kurczę, dlaczego ja na to nie wpadłam? Pierwsze wrażenia są wspaniałe, ale teraz zrobiło się ostro. Nie martw się, jest jeszcze woda. Dziękuję, Jess, ugasiłaś ten pożar. Tylko ja zostałam. Jaka duża, nie spodziewałam się tego. Nie chcę jej jeść. Nie masz wyboru. Dobra, mam nadzieję, że nie spłonę doszczętnie. Chociaż nie jestem tego taka pewna. O nie, nie ma już wody. Dobrze, że jest gaśnica. Nigdy wcześniej się tak nie cieszyłam z zimnej piany. Dziękuję wam, dziewczyny. Tym razem ja chcę być pierwsza. To KitKat? No nieźle. Ale dlaczego taki mały? Muszę użyć lupy, żeby go w ogóle zobaczyć. Dobra, zjem co mam. Smacznie i smutno. Kiepskie połączenie. Ja jestem pewna, że czeka na mnie większy KitKat. Wow, jest ich nawet kilka. Betty, trzeba się dzielić. Nie ma mowy, ty już zjadłaś swojego. To jest tak dobre, że jeden batonik to za mało. Widzę, że jesteś tak pochłonięta jedzeniem, że na pewno nie zauważysz, jak dorwę się do twoich smakołyków. Emma, wszystko widziałam. Ale nie masz żadnego dowodu. Było warto. Nie rozumiem. Gdzie się podziały moje batoniki? Trzeba być bardziej ostrożną. Przepraszam, Betty, nie mogłam jej powstrzymać. A ja nic nie dostałam? To nie może być prawda. O, tu jest mój KitKat. Wow, jaki duży. Wiedziałam, że szczęście mnie nie opuści. Będę potrzebowała prawdziwej piły łańcuchowej, żeby podzielić ten batonik. Udało mi się. Wreszcie mogę go spróbować. Obie połówki są tak dobre. Szkoda, że tak szybko się skończyły. Przydałaby ci się dieta, Jess. Chyba znowu jestem pierwsza. Hot dog. Umieram z głodu. Mam nadzieję, że nie ma w tym żadnego haczyka. Jest pyszny, ale czegoś tu brakuje. Keczupu. Spróbuję jeszcze raz. No, jest o wiele lepiej. To świetny pomysł. Ja też chciałabym dostać hot doga. Jaki duży! Podoba mi się to. Wygląda naprawdę smacznie. Emma miała rację, jest pyszny. Ale też chcę dodać keczupu. O nie, wycisnęłam go sobie prosto w twarz. Musisz bardziej uważać. Postaram się nie powtarzać swoich błędów, Jess. Ojej, jaki wielki hot dog. To spełnienie marzeń. Wow. Aż serce mi się kroi z zazdrości. Mu
mówicie, że jest lepszy z keczupem? No to dodam go więcej. A dla wygody przekroję na pół. Co za wspaniały smak. Palce lizać. Muszę przerwać tę idyllę. Dodam trochę tabasco do hot doga Betty. Niezły pomysł, Jess. Zobaczmy, co Betty teraz powie. Cóż za niezwykły smak. Chociaż... Chcesz trochę, Jess? Dobra, spróbuję. Jakie to ostre! Nie trzeba było dodawać do tego tabasco. No w końcu ja zaczynam. Wygląda to trochę przerażająco. Myślę, że to oko mogłoby zastąpić piłeczkę ping-pongową. A także mogłoby zostać zjedzone. Zabawne i pyszne. Teraz ja. Wow, kilka żelkowych oczu naraz. Wszystkie są takie pyszne. Jess psuje mi apetyt. Przepraszam, Emma, poniosło mnie. Co się dzieje? Oczy pojawiły się na twoich dłoniach. Dzięki Bogu, że to zniknęło. Nie chciałabym, żeby to mi się przytrafiło. Ojej, jakie wielkie oko! Jest takie ciężkie! Emma, przestań nas straszyć! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. O nie, moje zęby w nim utknęły! Pomogę ci! Aj, zaraz spadnę! Uderzyłam się! Tak, wyszło niefortunnie. Znowu zaczynam, hurra! Brokuły? Ale klapa. Nie chcę tego jeść. Za co mnie spotyka taka kara? Wyobrażam sobie, jakie to musi być obrzydliwe. Czy naprawdę będę musiała przechodzić przez to samo? O nie, jest jeszcze gorzej. Musi być przecież jakieś wyjście z tej sytuacji. Wiem. Jaki piękny bukiet. Hej, Betty, to dla ciebie. Jak miło, dziękuję. Ale tu są brokuły. Prezentów się nie zwraca, to niekulturalne. Boję się nawet myśleć, co mnie czeka. Nie sądziłam, że brokuł może być tak duży. Życzcie mi powodzenia. Na pewno będziesz go potrzebować. Słuchajcie, to nie jest takie złe. Zaczyna mi nawet smakować. Jess, myślę, że sama zaczynasz zmieniać się w brokuła. Nasza przyjaciółka jest teraz brokułem. To przezabawne. Chcę coś pysznego. Czekoladowe cukierki wystarczą. Mają idealny kształt. Wow! Nieźle, cieszę się razem z tobą. Dzięki, Emma. Teraz ja. Wow, to wygląda jak czekoladowe koraliki. Ja też je chcę. Nawet o tym nie myśl, Jess. To moje cukierki. Są tak dobre, że nie możesz przestać, dopóki nie zjesz ich wszystkich. Teraz ty, Emma. Pusto? Jak to możliwe? Naprawdę nic tu nie ma? Emma, spójrz do góry.
Wow, to całe wiaderko cukierków. To prezent prosto z nieba. Zawsze marzyłam o tym, żeby urządzić deszcz cukierków. To się nazywa szczęście. Teraz ja zaczynam. Kwaśna limonka. Mogłam nie podnosić tego klosza. Odkroję sobie kawałek. To łatwiejsze niż zjedzenie jej w całości. Jakie to kwaśne! Oj, nie mogę na to patrzeć. Myślę, że Jess miała jeszcze szczęście. Ja mam 3 limonki naraz. Chyba wiem, co robić. Dajmy tu czadu. Nie wiem, co jej odbiło. Jestem nieustraszona. Niczego się nie boję. A te limonki są całkiem niezłe. Bardzo soczyste. Wow, udało mi się. Ekstra, nigdy nie widziałam cię w takim stanie. Zostałam tylko ja. Tymi limonkami można by nakarmić całą masę ludzi. Ale będziesz musiała zjeść je sama. I już wiem, jak to zrobię. Patrzcie i uczcie się. Właśnie teraz na waszych oczach przygotuję orzeźwiający koktajl. Kluczem jest dodanie odpowiedniej ilości cukru. Włączamy blender na pełną moc i czekamy. To wszystko. Można próbować. No, wygląda pięknie. Dodajemy jeszcze kostki lodu i ładną słomkę. A, tak, prawie zapomniałam. Jeszcze mój ulubiony kapelusz. Wyglądasz, jakbyś była na wakacjach w jakimś kurorcie. Świetnie. Wow. 10 papryczek naraz. O nie! Nawet jedna mnie przeraża. Jeszcze nie widziałyście mojej porcji. 100 papryczek naraz. Masakra. Weźcie się w garść, damy radę. Zaraz zobaczycie. No to by było na tyle. Wygląda na to, że za wcześnie się cieszyłam. Moniko, teraz ty się pomęcz. Yes. Jeśli nalegasz, no dobrze. Mam świetny pomysł. Yeah. Zrobię koktajl i szybko go wypiję. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Włączam najwyższe obroty. Gotowe. Stop. Czekaj, zapomniałaś o czymś. Tak lepiej. Smacznego. Ta parasolka tylko mi przeszkadza. Niezłe tempo, brawo. Będzie pożar. A, parasolka płonie. Prawdziwe show. Monika, super. Teraz Betty. Po co mi o tym przypomniałaś? Weź się w garść, wierzę w ciebie. No dalej. Otwórz buzię. Jeszcze jedna papryczka. I jeszcze jedna. I kolejna. Wystarczy. Wygląda na to, że naprawdę przesadziłam. Głupio wyszło. A może dokładkę? Dzięki, Emma. Ja pas. Reszta jest twoja. To będzie kwaśne. Nie chcę
na to patrzeć! Już sam widok tej góry cytryn wywołuje u mnie tik nerwowy! Przestań się śmiać, Betty! Do dzieła! Aż mi twarz wykręciło i całe ciało! Co ci tak mi nazrzedła? No dalej, Moniko, twoja kolej! Dziewczyny, patrzcie, ptaszek! A nie, tam! Gdzie, gdzie? Uwierzyły! Teraz to szybko wyrzucę! Co to jest? Auć! Limonki? Ojej, jakie to kwaśne! Nie wiem, jak dałam radę to zrobić! Chyba wiem, skąd to się wzięło. Zaraz to załatwię. Ej, zgubiłaś coś! Oddaję! Mogłam tego nie robić. Dzięki, Suzy! Nie chcę więcej! Emma, nie chcę cię martwić, ale teraz twoja kolej. Tyle kwaśnego soku! Jedz, jedz, jedz! A to dokładka! Dałabym sobie radę bez ciebie, Betty. Ja też chcę ci pomóc. O nie, przez was zamieniłam się w drzewo cytrynowe. Do twarzy ci. Spójrzcie. To guma do rzucia. Wow, podoba mi się. Hej! Tam jest coś jeszcze. Ten rozmiar podoba mi się o wiele bardziej. Ale fajnie. Mam przeczucie, że czeka mnie coś wyjątkowego. Nie myliłam się. Wielka guma do rzucia. Dość gadania. Zaczynajmy. Smakuje jak jabłko. Widzę, że Monika trochę poniosło. Koniec tego dobrego. Zobaczymy, co powie. Czuję coś twardego. A to pająk! Czemu rzuciłaś nim akurat we mnie? Najważniejsze to w porę zrobić unik. Mam nadzieję, że guma do rzucia poprawi mi nastrój. O tak, od razu lepiej. Emma, tak się cieszę, że Betty smakowało. To było naprawdę pyszne. Na pewno moja guma będzie jeszcze lepsza. Zobaczcie, ile tego jest. Taka mocno ananasowa. Pycha. Emma, zaraz pękniesz. Nie bój żaby, poradzę sobie. Chcecie zobaczyć wielkiego balona? No to patrzcie. Super wyszło, co? Zagrajmy w piłkę. Ojej, nie mogę tego zatrzymać. Nie zbliżaj się do mnie. Przepraszam, to nie moja wina. Jaki piękny popyt. Szkoda, że masz tylko jeden. A ja nie mam żadnego. Emma nie ma szczęścia. Aż mnie ręce swędzą. Muszę się natychmiast zająć moim popytem. Co to jest? Czekolada! Można to zjeść! Daj trochę, Betty! Za późno! Zjadłam wszystko! Talerz też jest mój! Można było się tego po tobie spodziewać!
Może Monika się ze mną podzieli? Jeszcze czego? Chyba nie mogę tego jeść. To są prawdziwe popyty. Ale super! Ekstra! Co ona kombinuje? Cierpliwości, zaraz zobaczycie. Kostka Rubika z popytów. Arcydzieło. No brawo. Nie znacie się na wypasionych zabawkach. To chyba dla mnie. Dokładka. Jeszcze. Chcę więcej popytów. Może ja coś dostanę? Wiedziałam, że stanie się cud. To pachnie przepysznie. To żelki. Już nie chcę tej kostki. Też chcę trochę słodyczy. Ej, hola hola. To wszystko jest moje. Wystarczy, idę stąd. A idź sobie, i tak coś dla nas zostało. To też zabieram. Imponujący rozmiar. Ja mam większego. O co te kłótnie? Oto ideał. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Jestem pewna, że ten burger mnie zachwyci. Jest pyszny! Ciągnę go ze świstem. Prawie straciłam nadzieję. W końcu nadeszła moja kolej. Te burgery są tak ciężkie. Nie mogę ich utrzymać. Spróbuję nasadzić je na moją szpadę. Nie tykaj mnie tym. Mam ważniejsze sprawy. To wygląda jak szaszłyk z burgerów. Niezły pomysł. Skończyłam. No, czas na rozgrzewkę. Przede mną trudne, ale bardzo smaczne zadanie. Chyba tak wygląda wilczy apetyt. Dopiero się rozkręcam. Ale masz już brzuch jak balon. Jaki mięciutki. I taki fajny.